Witamy serdecznie bardzo wszystkich widzów i czytelników Tygodnika Nadwiśleńskiego. Dzisiaj naszym gościem jest dziennikarz Viaplay, wcześniej Eleven Sports, pasjonat Bundesligi i siarki Tarnobrzeg, tarnobrzeżanin Tomasz Urban. Witamy Cię bardzo serdecznie, Tomku. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Dzisiejszą rozmowę podzielimy sobie na dwie części. Pierwsza będzie o tym, czym zajmuje się Tomek. Druga to będzie o jego umiłowanym klubie, czyli o siarce Tarnobrzeg. Po pierwsze, jesteś w szkole, bo przedstawiłem Cię jako dziennikarza, a jesteś w szkole. Tak. Czym się zajmujesz? Może od tego zacznijmy. Tak, dlatego przepraszam za moje tło, natomiast jestem rzeczywiście w szkole, w swojej klasie. W tle jest mapa Niemiec, nieprzypadkowo, bo jestem nauczycielem języka niemieckiego, pracuję w szkole średniej w województwie kujawsko-pomorskim. Równolegle do pracy Viaplay, wcześniej, tak jak powiedziałeś, Eleven. No i tak to się toczy od kilku lat właśnie. Mm-hmm. No ale tym głównym twoim zadaniem jednak jest bycie dziennikarzem, tak? Powiedz mi, bo jestem ciekawy tego bardzo, każdy dziennikarz ma jakąś swoją drogę dojścia do pracy redakcyjnej. Jak to u Ciebie wyglądało? Jak wyglądały Twoje początki? Jak wyszedłeś z Tarnobrzega na świat? Na początek zacząłem sobie pisać różnego rodzaju teksty. Znaczy, chociaż może inaczej. Na początku to się w ogóle zaczęło od tego, że założyłem sobie konto na Twitterze za namową Maćka Zielińskiego i zacząłem sobie pisać na tym koncie właśnie o piłce niemieckiej. To konto się dość szybko rozrastało i po jakimś czasie zgłosili się do mnie redaktorzy takiego pisma Tylko Piłka, czy nie chciałbym dla nich coś tam popisać, jakiś tekst raz w tygodniu. No to skorzystałem z okazji, zacząłem tam praktycznie regularnie pisać. Wcześniej jeszcze był taki portal Football.net, tam też chyba napisałem kilka tekstów, ale taka regularna współpraca zaczęła się właśnie z tym pismem Tylko Piłka. Publikowałem swoje teksty w internecie, potem zostałem przechwycony przez Piłkę Nożną, już taki bardziej prestiżowa nazwa, tak to nazwijmy, bardziej prestiżowa redakcja. Natomiast no jak już byłem w Piłce Nożnej, to już gdzieś tam to nazwisko zaczęło się coraz częściej pojawiać. Miałem trochę szczęścia, że Eleven Sports przechwycił prawa do pokazywania Bundesligi, a ponieważ Eleven był otwarty na nowych ludzi, na świeże osoby, no więc tak się złożyło, że zostałem pewnego dnia zaproszony do współpracy przez Patryka Mirosławskiego. Pojechałem na próbę na Super Puchar Niemiec do Warszawy, do studia i po tym Super Pucharze jeszcze dostałem telefon od Patryka z informacją, żebym się stawił w Warszawie na rozmowy dotyczące takiej stałej współpracy. No i tak to się potoczyło. Szybko się dogadaliśmy z Patrykiem, no i jestem w tym świadku już od 5 lat. Chciałeś być dziennikarzem sportowym, w ogóle dziennikarzem, czy to jednak to właśnie dopiero przez ten Twitter to się tak zaczęło? Wiesz co, nie miałem takich myśli, że do czegoś dążę, natomiast miałem takie przeświadczenie, że coś może z tego kiedyś wyniknąć. No gdzieś tam jakieś myśli kołatały w głowie, że być może ktoś to doceni, zobaczy, gdzieś tam coś się z tego rozwinie, aczkolwiek nie był to mój pomysł na życie, że tak się musi koniecznie stać. Mhm. Po prostu tak wyszło. Więc nie było to jakoś, powiedziałbym, zaplanowane. Kiedyś jak byłem mały, to nie wyobrażałem sobie, że nie będę piłkarzem. Natomiast jak rzeczywistość zweryfikowała moje oczekiwania, no to trzeba było się w inny sposób przykleić do piłki. No i przykleiłem się poprzez taką pracę, powiedziałbym, dziennikarską. I dobrze mi z tym, jest okej, i cieszę się z tego, co robię, bo to rzeczywiście praca, która daje dużo satysfakcji. Szczerze mówiąc, jeszcze kilka lat temu nie przypuszczałem, że będę sobie siedział gdzieś tam na trybunach Allianz Areny w Monachium, mając obok Joachima Löwa, Lothara Matthäusa, z którym mogę porozmawiać, bo spotkałem się z nim w Eleven Sports i no powiedzmy, że gdzieś tam się prywatnie od tamtego czasu z nim znam. No więc rzeczywistość absolutnie przerosła jakiekolwiek wyobrażenia, czy nawet marzenia. No nie śmiałbym w ogóle przypuszczać, że dojdę do tego momentu, w którym się obecnie znajduję. Natomiast po jakimś czasie, kiedy już tutaj jesteś w tym miejscu, to ci wszystko powszednieje, to już nie są osoby, na widok których robisz wielkie oczy, no to są po prostu osoby, z którymi się raz na jakiś czas widujesz, z którymi raz na jakiś czas rozmawiasz i traktujesz to już jako coś takiego, no powiedzmy, normalnego, powszedniego. Czy ta twoja pasja, to że właśnie jesteś szczególnie, twoim zamiłowaniem jest Bundesliga, dlaczego? Dlaczego właśnie
To tak bardzo lubisz. Ja myślę, że to ma swoje źródło w moich młodych latach. Jeszcze kiedy chodziłem do szkoły, takim pierwszym językiem, którego zacząłem się uczyć w szkole, był język niemiecki. Ponieważ nauka języka sprawiała mi ogromną przyjemność i miałem dużą satysfakcję z tego, że ja coś się nauczę i potem rozumiem, co do mnie na przykład mówią w kablówce. No to gdzieś tam naturalną siłą rzeczy było to, że zainteresowałem się Bundesligą. Ja też w ogóle wchodzę się z pokolenia Rana na Sat 1, to taka była audycja. Może nie audycja, co program w telewizji co sobotę, zadając właśnie taki program, takie show bundesligowe, które no po prostu pochłaniało wszystkich pasjonatów takiej troszeczkę lepszej piłki, było takim okienkiem na lepszy świat, kolorowym, strykającym, migającym, z dużą dynamiką. Ta liga pokazywana była w Ranie naprawdę w sposób kapitalny, w sposób jakiego jeszcze w Polsce nie znaliśmy. To też były czasy, kiedy kablówki wchodziły do domów. No więc jak się, no więc naturalną siłą rzeczy, jak te wszystkie komponenty się złączyło ze sobą, czyli kablówka, no to wiadomo, że tam mnóstwo niemieckich programów, puchary europejskie, ten RAN w weekend, mój język niemiecki, gdzieś tam DSF, na którym też mnóstwo programów leciało i tak jak mówię, no siadałem na przykład sobie przed telewizorem ze słownikami na kolanach i próbowałem coś tam rozumieć, czego nie rozumiałem, to od razu sprawdzałem, więc też na bieżąco się tego języka uczyłem, więc to wszystko gdzieś tam połączone ze sobą dało taki, a nie inny efekt, że po prostu siedzę w tej Bundeslidze od kilkudziesięciu lat. Mm-hmm. Wspomniałeś tutaj o Allianz Arenie. Często bywasz w Niemczech? Na meczach? Myślę, że raz na 3 tygodnie mniej więcej zdarza nam się wyjechać. Taka też jest częstotliwość mniej więcej, znaczy mi zdarza się wyjeżdżać raz na 3 tygodnie, bo mamy taki system, powiedziałbym, rotacyjny. Paweł Wilkowicz, czyli nasz taktor naczelny, stara się bardzo równomiernie rozsyłać nas po stadionach w Niemczech. Tak mniej więcej raz na 3 tygodnie zdarza się, że jedziemy. I rozumiem, że pewnie też cały czas śledzisz te wszystkie niuanse związane z transferami, z tym, co się dzieje. To jest non-stop i to chodzi o każdą. Chodzi mi, czy, wiadomo, tak jakby Bayern, no to jest dla. Każdy śledzi to, bo jednak Robert Lewandowski jest ta znana marka, ale dziennikarz sportowy jednak musi znać wszystkie kluby, które tam są, nie? To zależy, w czym się dziennikarz sportowy specjalizuje, bo są dziennikarze, którzy poświęcają się jednemu klubowi i wtedy no, śledzą wszystko, co się z tym klubem wiąże od A do Z. Ja poświęcam się całej lidze i rzeczywiście wszystkie kluby mam na radarze i też kluby z drugiej Bundesligi. Kiedyś Tomek Dzikąkała powiedział takie fajne zdanie, że dziennikarz tak porządnie może się zajmować maksymalnie 2 ligami, no to ja zajmuję się 2 ligami, pierwszą i drugą Bundesligą, tak więc oczywiście z przymrużeniem oka. Ale nie, no oczywiście też śledzę to, co się dzieje w Polsce, jestem na bieżąco z Ekstraklasą, oczywiście jestem na bieżąco z 3. ligą, grupą 4, mam nadzieję, że już niedługo. Staram się oczywiście być na bieżąco z tym, co się dzieje w Anglii, aczkolwiek oczywiście to moje zainteresowanie piłką angielską, no z racji tego, że jednak priorytetem są Niemcy, jest troszeczkę mniejsze. Ale no, też nie mogę się zamykać w takim jednym swoim światku i poświęcić się tylko Bundeslidze. Trzeba być jednak otwartym, trzeba śledzić inne trendy, trzeba wiedzieć, co się dzieje w innych ligach. Staram się to wszystko ogarniać, aczkolwiek faktycznie no, trzeba śledzić wszystkie kluby, no, może inaczej, żeby śledzić, przepraszam akurat na przerwę, ja mam teraz okienko, żeby śledzić wszystkie kluby, no to rzeczywiście trzeba temu poświęcić sporo czasu i to jest trochę jak z piłkarzami, to znaczy ludzie często widzą piłkarza tylko w meczu i myślą sobie, jakie on ma fajne życie, przyjdzie na mecz raz w tygodniu, kopnie piłkę 90 minut, zarabia kupę kasy, ale żeby się do tych 90 minut przygotować, on musi wykonać w tygodniu naprawdę dużą pracę. No jest dziennikarzem, który zajmuje się meczami, komentuje mecze, jest w studiu, jest taka sama historia. Ja, żeby dojść do tego programu w weekend, żeby stanąć w studiu przez te 60 minut, załóżmy, no to w tygodniu muszę wykonać naprawdę ogromną pracę, muszę być na bieżąco ze wszystkim, już abstrahując od tego, że ja mam taką naturę, że wolę się przepompować informacjami i wolę przeczytać do 2 teksty za dużo i mieć serdecznie dość już wszystkiego, niż nie doczytać jednego i mieć świadomość, że coś mi mogło umknąć. I szczerze mówiąc, no, traktuję swoją pracę bardzo, bardzo poważnie, w sensie takim, że nawet jeżeli mam na przykład 10-minutowe studio i w zasadzie mógłbym je wziąć z rozpędu, bo wszystko wiem, to raczej staram się nie pytać też o to, o czym będziemy rozmawiać w studiu, tylko staram się przygotować do niego tak, jakby on miał trwać 90 minut, żebym był przygotowany absolutnie na wszystkie zdarzenia związane z tym meczem, bo nie chciałbym, żeby coś mnie zaskoczyło. Wtedy się naprawdę bardzo niedobrze czuję, jeżeli pojawia się jakiś taki wątek, nie wiem, w studiu czy podczas meczu, o którym ja nie potrafię czegoś powiedzieć, więc no, staram się do takich sytuacji nie dopuszczać. No tym bardziej, że dziennikarz jest, to jest taki zawód, gdzie
musi wiedzieć wszystko, chociaż czasami nie wie zupełnie nic, nie? Na dany temat. To jest tak, jak się przygotowujesz też do meczów na przykład i komentujesz mecze. Ja sobie zawsze robię notatki, przygotowując się do tych spotkań, i często tych notatek jest naprawdę sporo i wykorzystasz tego nawet, nie wiem, no może 20%, może nawet nie. Ale jednak pomaga takie przeświadczenie, że zrobiłeś absolutnie wszystko, co się dało, żeby do tego meczu się przygotować. I myślę, że to jest zdrowe podejście, bo to jest podejście, którym po prostu chcę pokazać, że szanuję widza, że nie uciekam w rutynę. To też jest jedyna droga dla takich dziennikarzy, którzy nie wywodzą się wprost z piłki. Piłkarze mają o tyle łatwiej, że mają nazwisko i są wiarygodni w tym przekazie poprzez właśnie swoje nazwisko, poprzez swoją karierę. Ja, żeby być wiarygodnym w swoim przekazie, muszę po prostu nadrabiać merytoryką, no bo nie wywodzę się ze świata piłki, tak bezpośrednio mówiąc. Więc no, taka droga dla ludzi, którzy nie są byłymi piłkarzami, trenerami, jest troszeczkę, powiedziałbym, cięższa w sensie pracy wykonywanej przed poszczególnymi meczami czy w trakcie sezonu na bieżąco. Masz swój ulubiony niemiecki klub? Tak, sympatyzuję z Borussią Mönchengladbach. Zawsze mi było blisko do takich klubów, nie z pierwszych stron gazet, ale jednak do klubów, które mają bogatą historię, które gdzieś tam po drodze trochę wycierpiały, znały też przykrych chwil, nie wiem, spadków, dla których trofeum to jest kwestia wielkiego sukcesu na dziesiątki lat, a nie coś poprzedniego. I Borussia Mönchengladbach jest właśnie takim klubem, który i zaliczał spadki, i miał kapitalną historię, i jest klubem z tradycjami, i jest mi taki klub naprawdę... Do takich klubów jest mi zawsze bardzo blisko, dlatego też cieszę się na przykład, że do Premier League awansował Nottingham Forest, który też ma taką bogatą historię i też jest takim klubem właśnie trochę pokiereszowanym przez ostatnie lata. Więc lubię takie właśnie takie kluby z ludzką twarzą, a nie takie, które tydzień w tydzień wygrywają i problemem jest, kiedy nie wygrają dwóch meczów z rzędu. To jeśli jeszcze mówimy o klubach Bundesligi i to pomówmy sekundkę o aktualnej sytuacji. Jak myślisz, wyobrażasz sobie w ogóle jeszcze Roberta Lewandowskiego na boiskach Bundesligi? To jest arcytrudne pytanie, bo mam wrażenie, że na razie trwa przeciąganie liny kto kogo, aczkolwiek te najświeższe doniesienia, dzisiejsza rozmowa z Robertem Lewandowskim w Bildzie i to, co mówił Hasan Salihamidzic, że Robert do niego zadzwonił i tam sobie ustalali strategię na najbliższe dni, może to nie jest dobre słowo, ale no postanowili, że spróbują troszeczkę to wszystko wyciszyć w mediach i rozwiązać to wewnątrz klubu. Sytuacja jest bardzo trudna. Ja mam wrażenie, że takim zarzewiem konfliktu między Robertem a Bayernem była taka kategoryczna wypowiedź Olivera Kahna: Robert zostaje i basta. Myślę, że to była rozmowa, że to była wypowiedź, która nikomu nie pomogła w tej sytuacji. Ani Bayernowi, ani Kahnowi, ani Lewandowskiemu. I mam wrażenie, że to, co mówi Robert Lewandowski, to jest taka bardzo świadoma strategia. Robert chyba sobie przekalkulował, że pokojowo nie uda mu się odejść z Bayernu, nie będą go chcieli puścić, więc doszli chyba z Zahawim do wniosku, że jedyna droga to jest takie podsycenie konfliktu. Myślę, że to jest trochę mimo wszystko ryzykowna droga, bo z jednej strony nie wyobrażam sobie, żeby Bayern i Robert jeszcze się ze sobą spotkali w Monachium i żeby Robert był w stanie grać dla Bayernu po tych wszystkich słowach, które wypowiedział, też ze względu na odbiór kibiców. Myślę, że no, miałby ciężko. A z drugiej strony jestem w stanie sobie wyobrazić reakcję Bayernu, taką powiedziałbym przykładową dla innych piłkarzy: nie będziecie nas zwodzić za nos, zostawimy Roberta do końca kontraktu, ma ważną z nami umowę, nikt tam nic nie może zrobić. I żeby pokazać innym piłkarzom, że z Bayernem nie da się tak pogrywać, że Bayern trzeba szanować, że kontakt to jest rzecz święta. Natomiast to też jest kij, który ma dwa końce, to też jest broń obosieczna, bo rzeczywiście to, co Robert ostatnio powiedział, z Bayernu rzeczywiście bardzo trudno jest odejść piłkarzom, na którym Bayernowi zależy. I rzeczywiście może pójść w świat taki przekaz, że no, idziesz do Bayernu i w zasadzie podpisujesz surogram, jesteś niewolnikiem tego klubu. Nie ma szans, żebyś z niego odszedł, jeżeli będziesz chciał przed końcem kontraktu, a Bayernowi będzie na tobie zależeć. I to może dla piłkarzy z takiej, powiedziałbym, średniej czy wysokiej półki nie jest wielkim problemem, bo Bayern dla nich jest absolutnie szczytem marzeń i złapaniem Boga za nogi. Ale dla takich absolutnie topowych gwiazd europejskiej czy światowej piłki, no to może być już kłopot, bo też nie ma się co oszukiwać. Bundesliga to nie jest najsilniejsza liga na świecie, jednak czy hiszpańska, czy angielska mają wyższe notowania, tam też są wyższe pieniądze, większe pieniądze do zarobienia, czy nawet w PSG. I no, czasem rzeczywiście to może być czynnik, który sprawi, że Bayernowi ciężko będzie pozyskiwać graczy, powiedzmy, z takich, z
takiej najwyższej półki, abstrahując oczywiście od tego, że Bayern raczej nie prowadzi tak swojej polityki transferowej, nie ściąga raczej tych takich topowych gwiazd, no ale gdyby kiedyś doszło do takiej sytuacji, że nie wiem, będą mieli możliwość pozyskania, załóżmy, nie wiem, Neymara na przykład, czy nie wiem, Mbappé, no trudno sobie to dzisiaj wyobrazić, ale gdyby taka sytuacja zaszła, no to rzeczywiście takim Mbappé by się 5 razy zastanowił, czy ja na pewno mam iść do tego Bayernu i być ich niewolnikiem przez te bite 5 lat. Mhm. Dobra, wróćmy do jeszcze do pracy dziennikarskiej, bo tak jak mówisz, tutaj starasz się zawsze stricte przygotować w 100%, na ile to oczywiście jest możliwe do tego, żeby wszystko dobrze wyszło, no każdemu dziennikarzowi na pewno na tym bardzo zależy, ale wpadek chyba nie da się w 100% uniknąć, zdarzają się? Ja oczywiście, że tak, nie da się wpadek uniknąć i ja mam taką jedną wielką wpadkę na swoim koncie. Pamiętam, komentowałem mecz, to był mój pierwszy mecz Bayernu, który komentowałem, mecz Hoffenheim z Bayernem. Ja w ogóle miałem szczęście do takich meczów, gdzie coś się takiego dzieje, że musisz odejść od komentowania i szybko zbierać myśli, żeby mówić o czymś innym, bo mój pierwszy mecz, jaki komentowałem w życiu, to był mecz Kolonii z Freiburgiem, mecz, który się zakończył wynikiem 3-4, a śnieżyca była taka, że jak był rzut karny, to sędzia odmierzał krokami odległość od linii bramkowej do 11 metrów, bo nie było widać punktu, z którego wykonuje się ten rzut karny. Mecz też specyficzny, bo przedłużany chyba o kilkanaście minut ze względu właśnie na te opady śniegu i to, jak na pierwszy mecz, no to rzeczywiście było trudne zadanie, żeby mówić o czymś, co nie jest związane z meczem. 3-0 dla Kolonii, skończyło się 3-4 po dramatycznym meczu, więc to pierwsze spotkanie, jakie komentowałem, na pewno zapadło mi mocno w pamięć. No i też ten mecz Hoffenheim z Bayernem zakończony wynikiem 0-6, kiedy to kibice Bayernu obrażali Dietmara Hoppa na trybunach, wznosząc takie bardzo wulgarne pod jego adresem transparenty. Ten mecz został przerwany w 80 minucie, ponieważ piłkarze urządzili sobie z niego szopkę, kopiąc sobie po prostu piłkę między sobą i w ogóle nie atakując. No, taka to była dość specyficzna sytuacja i tak sobie wtedy pomyślałem, komentując ten mecz z Patrykiem Mirosławskim, że jak już robią szopkę, to niech zrobią tę szopkę do końca i niech strzelają gola za golem i na przykład niech ten mecz zakończy się wynikiem przykładowo 21-37, czy powiedziałem 21-37, kompletnie nie kontrolując tego, co mówię, po prostu tak mi się zrymowało 21-37. No i potem było dużo rzeczywiście, że dziennikarz Eleven Sports obraża uczucia religijne Polaków i tak dalej. No absurd kompletny. Ja w ogóle tego nawet nie wyłapałem w chwili, kiedy to mówiłem, dopiero kiedy zszedłem z anteny, kiedy wszedłem w Twittera, to zauważyłem, że coś się dzieje, natomiast uważam, że też to była burza w szklance wody, bo kompletnie nieświadomie użyłem dwóch liczb, które jak się potem okazały, odbiły się szerokim echem wśród słuchaczy. A jak sobie radzić ze stresem? Bo chyba też on przychodzi. Wiesz co? Teraz już nie. Myślę, że już teraz tego stresu nie ma. Teraz po prostu mam świadomość, że mam swoją robotę do wykonania. Siadam do dżupli, komentuję, albo jadę na mecz, komentuję, albo staję do rozmówki i tę rozmówkę robię. Ja miałem taką zawsze zasadę, że po prostu nie myślisz o tym, że jesteś przed kamerą, nie myślisz o tym, że ktoś jest po drugiej stronie, że ktoś cię ogląda, że ktoś cię recenzuje. Po prostu siadasz i robisz swoje. Jeżeli jesteś dobrze przygotowany do swojej pracy, wiesz, co masz mówić, jeżeli nic nie jest w stanie ci zaskoczyć, to nie masz powodu, żeby się stresować. No ludzie już cię poznali, ci, którzy oglądają Bundesligę, no już wiedzą, że jest taki Tomasz Urban, który się tą Bundesligą zajmuje, więc w jakimś tam stopniu mnie pewnie zaakceptowali, albo i nie, no ale już wiedzą, że taki człowiek robi Bundesligę. Jeżeli będę mówił to, co wiem, albo będę wiedział to, o czym mówię, no to nie ma powodu, żebym się stresował. Stresujące sytuacje są dla mnie takie, kiedy na przykład muszę zrobić rozmówkę po meczu, kiedy komentuję mecz, będąc na przykład w Niemczech i potem muszę zejść szybko na rozmówki pomeczowe, żeby szybko przejść na inne tory myślenia, żeby odejść od meczu i nagle skupić się na tym, jakie pytania mam zadać poszczególnym piłkarzom. I na przykład często jest tak, że coś sobie w głowie ułożę pod kątem danego piłkarza, a potem staje przede mną zupełnie inny piłkarz. Miałem taką sytuację na jednym z meczów Bayernu, kiedy miałem rozmawiać z Thomasem Müllerem, ale no, tak się złożyło, że oficje, że ci wszyscy ludzie, którzy tam nam pomagają, to się nazywa floor manager,
no nie przyprowadził mnie Millera, tylko przyprowadził mnie Svena Ulrasia, bramkarza. Więc kompletnie no, inna tematyka rozmowy i takie szybkie przestawienie się na kilkudziesięciosekundową rozmówkę z innym człowiekiem niż ten, którego ty sobie gdzieś tam wybrałeś albo do którego sobie przygotowałeś wcześniej pytania, no to czasami generuje stres, bo też nie chcę uciekać w taką sztampę, nie chcę pytać. Czy dobrze było? Panie XYZ, co tam nie zagrało, czego zabrakło? No, takich rozmów nie lubię. Zdaję sobie sprawę z tego, że te rozmówki pomeczowe to raczej powinny być takie szybkie strzały i gdzieś tam powiedzmy powinny się wiązać z meczem, ale no mówię, nie chcę uciekać w sztampę. Chcę zawsze, żeby to gdzieś tam powiedzmy w miarę oryginalnie zabrzmiało. Też jedno pytanie staram się zadawać tak abstrahując od wydarzeń meczowych. Więc no mam jakiś tam schemat tych rozmówek, ale tak jak mówię, jeżeli dostanę piłkarza, którego się nie spodziewam i on nagle staje przede mną i masz 90 sekund, żeby tę rozmówkę przeprowadzić, żeby ona potem poszła na antenie i żeby się fajnie słuchało, no to są sytuacje, które gdzieś tam jeszcze generują we mnie stres, bo nie mam doświadczenia z pracy reporterskiej po prostu. Być może ta mała praktyka w takiej robocie sprawia, że no wtedy rzeczywiście puls mi troszeczkę skacze. Są rzeczy jeszcze jakieś w tej pracy, bo mówisz, że pracujesz kilka lat. Są rzeczy, które jeszcze Cię zaskakują w pracy dziennikarza i komentatora? No czasami jedziesz na mecz do Niemiec, wydaje Ci się, że Niemcy jest taki wzór organizacyjny, że tam wszystko będzie na tip-top zrobione, że tylko usiądziesz i skomentujesz i wyjdziesz, a czasem rzeczywistość się okazuje zupełnie inna, a to nie ma kabla do internetu, albo kabel jest, ale internetu nie ma, a to gdzieś tam akredytację musisz odebrać na terenie stadionu, ale żeby wejść na teren stadionu, to musisz mieć akredytację, no kwadratura koła czasami się z tym zdarza. Natomiast inne rzeczy myślę, że nie. No, nie powiem, że widziałem wszystko, ale no, myślę, że już mam na tyle duże doświadczenie w tych wyjazdach i w tym, co robię, że no, poza takimi, powiedziałbym, niespodziankami technicznymi albo jakimiś takimi wydarzeniami meczowymi, tak jak mówię, to spotkanie Hoffenheim-Bayern, czy też mieliśmy ostatnio taki mecz Bochum, Borussia Mönchengladbach, kiedy to sędzia dostał kubkiem z piwem, sędzia asystent dostał kubkiem z piwem w głowę i też nie było to pokazane i też nie wiesz, co się dzieje, bo nagle sędzia klęczy i się drapie po głowie i wtedy mecz jest przerwany i jesteś na antenie przez 20 minut jeszcze i musisz opowiadać o innych historiach, a nie o meczu. To jest najtrudniejsze wbrew pozorom, co może się zdarzyć w pracy komentatora, bo tak jak mówię, nie jesteś wtedy na to przygotowany, musisz zaciekawić widza albo utrzymać napięcie, a jednocześnie nie możesz mówić o tym, co się dzieje na boisku. No i wtedy trzeba szybko zbierać myśli, trzeba wtedy zrobić duży użytek ze swoich notatek, ale też nie na tyle duży, żeby zanudzić widza opowiastkami o czymś kompletnie innym. Więc to są takie sytuacje, które rzeczywiście czasami no, gdzieś tam zaskakują i też są mimo wszystko stresujące, ale akurat no, takie rzeczy jeszcze trzymam pod kontrolą. Trudniejsze dla mnie jest jednak to, że kiedy właśnie, tak jak mówię, coś mi się wymyka spod tego, co sobie wcześniej pomyślałem, to znaczy zaplanowałem sobie coś innego, nagle się okazuje, że no, jestem na wizji i dzieje się kompletnie coś innego. No to wtedy rzeczywiście ten stres się pojawia i można mówić o zaskoczeniu. Czy miałeś... Tak, czasami zdarza się, że... może inaczej. Ludzie często myślą o pracy komentatora, że po prostu on siedzi czy to w dziupli w Warszawie, bądź też na stadionie i siedzi przez te 90 minut i non-stop komentuje. Ale chyba nie zawsze tak jest, że musisz non-stop przebywać w tym miejscu, nie możesz sobie wyjść albo coś się stanie i musisz po prostu to zrobić. Nie, no to mi się szczerze mówiąc nie zdarzyło, żeby wyjść w trakcie meczu. Masz 40 minut pierwszej połowy, potem masz drugą połowę i przerwę masz, żeby jakoś ją spożytkować. Nie zdarzyło mi się nigdy opuścić stanowiska w trakcie meczu. No byłoby to możliwe, bo komentujemy zawsze we dwójkę. Jakby się zdarzyła jakaś taka sytuacja awaryjna, no to rzeczywiście można by to było zorganizować, ale nie, takiej sytuacji nie przypominam sobie. Rozumiem. Powoli przechodząc do wątków naszych regionalnych, bo tak, jesteś ty w Warszawie jako dziennikarz sportowy z naszego regionu, w ogóle z Tarnobrzega jest Tomek Zieliński, z naszego regionu jest Mateusz Święcicki z Jeżowego, Tomasz Świękała jest z Podkarpacia, Mateusz Borek, chyba mamy jakiś patent na to. Jeszcze bym powiedział, że jest Maja Strzelczyk z Kolbuszowej, jeszcze chyba Grzesiek Michalewski jest z Sanoka, jest naprawdę mnóstwo osób z Podkarpacia. Wiesz co, nie wiem,
nie zastanawiałem się nad tym, aczkolwiek może być też coś w tym, że jednak ta taka duża piłka na skalę Polski u nas zawsze kulała. Gdzieś tam zawsze to była piłka z takich gdzieś tam niższych sfer i być może ta tęsknota za wielką piłką sprawiła, że ludzie się zaczęli interesować też innymi rzeczami. No i siłą rzeczy z tego Podkarpacia się po prostu wyrywali. Nie wiem, nie mam jednej recepty, dlaczego akurat w Podkarpaciu urodziło dziennikarzy sportowych. Być może faktycznie tak jak powiedziałem, no tęsknota za jakąś taką dużą piłką, nie wiem, za stadionami Legii, za stadionami Wisły, za stadionami Lecha, no gdzieś tam napędzała ludzi do działania. No być może tak, ale to tylko takie luźne przypuszczenie. I ostatnie moje pytanie w tym wątku dziennikarskim, ale już łączącym się z już tutejszą lokalną piłką, tak jak już wspomniałeś. Pierwsza, druga Bundesliga, ale i trzecia liga, grupa czwarta w Polsce. Jak ty znajdujesz czas na to, że jeszcze śledzisz regionalną ligę i tym bardziej, że to często widać w komentarzach twitterowiczów, że podziwiają ciebie właśnie za to, że nie śledzisz tylko tego piedestału, tylko właśnie też to mniejsze grono. No wiesz co, nie wyobrażam sobie, żebym nie śledził ligi, w której gra siarka. Po prostu można sympatyzować z różnymi drużynami. Sam zapytałeś, czy mam ulubiony klub w Niemczech. Tak, to powiedziałem, że Borussia Mönchengladbach, ale ja zawsze mówię, że ja jestem tylko sympatykiem Borussii, natomiast kibicem siarki, bo dla mnie kibic to coś więcej niż sympatyk. I nie wyobrażam sobie, żebym nie śledził ligi, w której gra siarka. No, mecze siarki przeżywam bardzo, bardzo mocno i to kosztuje mi najwięcej zdrowia. Inaczej, kiedy siarka wygrywa, to najbardziej się cieszę, kiedy siarka przegrywa, to jestem najbardziej smutny. I to się nie zmieni absolutnie. I żaden inny zespół na świecie nie wywołuje u mnie takich emocji jak siarka. Więc no, siłą rzeczy muszę to śledzić, żeby wiedzieć, co w trawie niszczy i co siarkę spotyka. Jak znajduję czas, to rzeczywiście jest trudne, bo jeszcze muszę powiedzieć, że mam dwójkę małych dzieciaczków, to znaczy małych jak małych. Jeden ma 10 lat, Michał, a Olek ma 2,5. No, rzeczywiście zgranie tego wszystkiego jest dość trudne, pogodzenie tych wszystkich rzeczy. No, generalnie mój dzień wygląda tak, że zawożę zazwyczaj Olka, czyli tego młodszego, do żłobka rano, potem jadę do Rypina, w którym pracuję w szkole, zrobić lekcje, potem wracam z lekcji, odbieram młodszego syna ze żłobka, posiedzę z nimi przez parę godzin, położymy z żoną młodszego spać, jest mniej więcej godzina 20 i wtedy mam czas na zajmowanie się rzeczami związanymi z moją pracą drugą, czyli z Bundesligą. I zazwyczaj to wygląda tak, że o tej 20 zasiadam do komputera i a to coś sobie obejrzę, a to coś sobie posłucham, a to coś sobie przeczytam. Też wykorzystuję czas, na przykład jadąc samochodem do pracy, jadę godzinę w jedną stronę do pracy, no to wykorzystuję ten czas, żeby sobie słuchać różnego rodzaju podcastów, co też mi potem skraca ten czas pracy poświęcony na Bundesligę. No, ja generalnie nie mam czasu wolnego, o tak. Swój czas wolny poświęcam też na sprawy zawodowe i gdzieś tam wszystko się obraca od tej godziny 20 powiedzmy do 24 każdego dnia, kiedy mogę coś zrobić. Też muszę powiedzieć, że mam bardzo dobre relacje z dyrekcją mojej szkoły, którzy idą mi na rękę i rzeczywiście układają plan moich zajęć, no, tak, żeby było mi łatwiej pewne rzeczy zorganizować. Jestem im za to naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny, bo bez ich pomocy pewnie byłoby jeszcze trudniej. No więc no gdzieś tam tak to się toczy. Oczywiście też duża rola mojej żony, która jest bardzo wyrozumiała, bo praktycznie od 5 lat nie mam jej w weekendy w domu, poza przerwą między rundami. I to też jest trudne, bo no opieka nad dziećmi, prowadzenie domu, też sama pracuję zawodowo, to wszystko pogodzić z takim moim trybem pracy, no to naprawdę też jest arcytrudne, więc na tę moją pasję, na moją pracę składa się wysiłek nie tylko mój, ale też wyrozumiałość osób mojego najbliższego otoczenia. Dobrze, dziękujemy Ci serdecznie za tę część rozmowy. Mam nadzieję, że tymi słowami właśnie, o których tutaj wspomniałeś, o siarce, zachęcimy do drugiego materiału w naszej rozmowy na temat właśnie siarki Tarnobrzeg. Bardzo Ci serdecznie dziękujemy. Dzięki bardzo. Pozdrawiamy.